ale to on w Egipcie zrobił dobre kawę. Dobrą garowę i on od 24 sierpnia musi zgodać się z tym, że posiada garowę w Egipcie. Proszę tam o kworum, żeby zaznaczyć obecność wszystkich radnych. Wszyscy są. Dzień dobry wszystkim. Otwieram sesję 56. Rady Gminy w Siemieniu, na której serdecznie witam pana wójta, panią sekretarz, panią skarbnik, sołtysów, radnych, pracowników Urzędu Gminy, strażaków, wszystkich przybyłych. Na początku przeczytam kolejność obrad. Jest to tak, punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. Jeszcze dodatkowo dodam, że radnych jest 9 obecnych, więc sesja będzie prawomocna. Jeszcze raz, punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 55. sesji Rady Gminy w Siemieniu. Punkt czwarty, informacja działalności wójta gminy między sesjami. Punkt piąty, uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Lubieckim Park Etnograficzny w Siemieniu. Punkt szósty, uchwała w sprawie powołania członków Rady Muzeum Lubieckim Park Etnograficzny w Siemieniu. Punkt siódmy, uchwała w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą gminy. Uchwała w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminy Ośrodek Kultury Niepnia w Siemieniu. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego Świetlica dla dzieci i młodzieży Centrum Społeczno-Kulturalnym w Siemieniu. Punkt dziewiąty. Uchwała w sprawie przyjęcia do statutu samorządzenia zmiany miejscowego, sporządzenia zmiany miejscowego plana zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siemień. Punkt dziesiąty. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Siemień na 2022 rok. 12 jest to w sprawie, znaczy jeden w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 12 wolne wnioski, 13 zakończenie obrad, z tym, że tutaj po konsultacjach punkt 7 i 8 zostały skreślone z porządku obrad. Natomiast punktem 9 i tamten kolejny by zmieniły swoją kolejność. Była uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i miała w Siemieniu stanowiącego załącznik do uchwały nr 45 82/2011 roku w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury i miała w Siemieniu. Ja bym prosił o sporządzenie porządku obrad, a radnych proszę o głosowanie w sprawie porządku obrad. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 9 radnych, więc porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to przyjęcie protokołu z 45. sesji Rady Gminy w Siemieniu. Czy są jakieś pytania odnośnie tego protokołu? Proszę radny. Jeżeli nie ma, proszę o uruchomienie głosowania, a radnych proszę o oddanie swojego głosu.
Za przyjęcie protokołu głosowało 9 radnych, więc protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to informacja z działalności wójta gminy między sesjami. Panie wójcie, oddaję panu głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo, pani skarbnik, pani sekretarz. Otóż 23 czerwca uczestniczyłem w comiesięcznym spotkaniu z sołtysami naszej gminy. 24 czerwca uczestniczyłem w zakończeniu roku szkolnego i również pożegnaniu księdza proboszcza Tadeusza Sustynka. Między tym miałem kilka dni urlopu, a 18 lipca wraz z paroma radnymi uczestniczyłem w spotkaniu w Bielsku z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Przeczytam od razu sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 22 czerwca bieżącego roku. Była to sesja 45. Ta uchwała 278 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organy prowadzące nie zmienia szlemie oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienione w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 279 w sprawie udzielenia miejscowej gminy Ślemień wotum zaufania. Uchwała ta została zrealizowana. Uchwała 280 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. Uchwała ta została zrealizowana. Uchwała 281 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Ślemień za rok 2021 została zrealizowana. I uchwała 282 w sprawie zatwierdzenia planu odbudowy miejscowości Kocon gmina Ślemień na lata 2022-2029. Uchwała ta została zrealizowana. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu wójcie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 5. Uchwała w sprawie nadania statutu Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu. Pani sekretarz, odnośnie tego punktu 5. Tak. Liście podpisane, ręka. Ręka. Słyszę cię, mogę już podpisać. Panie, nie ma jeszcze potwierdzenia z Warszawy, więc tam musimy, panie przewodniczący, po prostu obydwa, czyli piąty i szósty byli musieli usunąć. Nie dostała pani Jeremia i nie przyszła dziś. Będziemy to musieli przegłosować, czy usunąć tych punktów? Ale teraz jak chcą sobie wycofać te dwa punkty, że to nie będzie. Przegłosować, można je obrać dla mnie.
jeden co oparcie o różne barwy. Dobrze. I szanowni radni, musimy w takim razie z powodu braku dokumentacji usunąć piąty i szósty punkt z porządku obrad, ale musimy to zrobić w trybie ręcznym, więc proszę teraz o głosowanie. Czyli kto jest za usunięciem piątego i szóstego punktu? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy. Czyli jednogłośnie. Wszyscy głosowali za usunięciem, czyli usuwam piąty i szósty punkt z porządku obrad. Tu mamy siódmy, ósmy mamy już usunięty, czyli przechodzimy do dziewiątego. Jest to uchwała w sprawie zmiany statutu gminnego ośrodka kultury im. Szczemieniu. Odnośnie tej uchwały, kto by ją opowiedzieć, pani sekretarz? Artykuł Majan został jednym z uchwalonych tej uchwały. Prawo wytworzenia placówki wsparcia innych ośrodków zabranych i młodzieży, Centrum Społeczno-Kulturalnym w Siedmieniu oraz jeszcze była jedna uchwała w sprawie nadania nowego statutu dla
Punkt drugi. W paragrafie 7 statutu daje się punkt 25, który otrzymuje następujące brzmienie. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się obiektowi gminy Ślemień. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Proszę o uruchomienie głosowania. Radny, proszę o oddanie swojego głosu. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ślemień. Coś więcej na ten temat? Jeżeli Państwo pozwolicie, to ja mówię ten temat. To temat, który się już powiela, Panie Przewodniczący, Szanowny Radny, Szanowni Państwo. Był poruszany 3 miesiące temu w lasie przy sesji komisji. Natomiast kolejny raz zwrócono się do mnie z wnioskiem o przystąpienie do uchwały na Radę Gminy w Ślemieniu. Ja chciałbym, żeby temat był spychany na mnie, że to jest moja wina, że ja po prostu tego na Radę Gminy tutaj nie daję i Pan Przewodniczący, który prowadzi dzisiaj sesję. Natomiast uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zmiany miejscowej planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaru S52R, czyli przy granicy z gminą Świnną na górze za Jasną Górką. Chodzi o Państwa, którzy chcieliby zrobić tutaj tą dużą pasiekę. To jest, chodzi o teren rolny, czyli przekształcenie terenu rolnego z możliwością budowy zagrodowej na cele rolnicze. Nie obrywam, Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście też przegłosowali, czy ten temat jest aktualny, czy nie, ponieważ ostatnio zarzucono mi, że z uwagi na to, że ten wniosek był tutaj do mnie złożony, w tym temacie nic się nie działo. Myśmy jakąś krótką rozmowę na ten temat mieli na komisji, natomiast sytuacja była taka, że wtedy wydawało się panu, który był, że wszystko było zgodnie z planem i że uchwała powinna być przegłosowana przez Państwa. Natomiast z uwagi na to, że taki wniosek kolejny raz wpłynął, pan sekretarz i pan przewodniczący, no po prostu do sesji to doszło i proszę o przegłosowanie na tak lub na nie tej uchwały. Jak będzie koszt tego? Nie wiem o kosztach, to chodzi przede wszystkim o to, że Państwo twierdzą, że ta uchwała po prostu jest do przejścia i Rada chce wyrazić na to zgodę, a wójt jakby ten temat wstrzymał, tak mam powiedzieć. Ale nie, no koszt musi być wiadomy, jak będą głosować. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że przy tamtych miejscowej zmianie zagospodarowania przestrzennego, to koszt jest około, tego co pamiętam, 30 tysięcy złotych. Tam są dwa tematy. Tutaj mamy jeden temat, czyli jedną zmianę. No to liczmy, że ten koszt będzie też około powiedzmy do 10 tysięcy złotych. Myślę, że to są realne rzeczy, tak? Proszę Państwa, są zabrane. Jeżeli coś, to można by było tutaj ich zaprosić, bo to chodzi, że nie chciałbym, żeby sytuacja była taka, że wszędzie. Oni o kosztach, o takich sprawach nie powiedzą, nic nie powiedzą. Co powiedzą? No. Koszty ponosi gmina. No, ale co oni tam są tym tym? Co na koszt pasieka? Tak przynajmniej ze spodem, że ta pasieka nie ma. Ale się przyniesie do nowego metru. Teren, nie można nic kompletnie wiem, tak jak na większości terenów, które są na terenie naszej gminy, tak? Na rolniczej działce może zrobić pasieczkę. Ale na rolniczej nie można... Na rolniczej nie można tutaj u nas na terenie... Na zgłoszenie? Nie można, chyba że dopuszcza się zabudowę zagrodową. Ale w większości u nas terenu takiej możliwości nie ma, tak? Czyli te pasieki, które są postawione, to są nielegalnie? Tak z tego wychodzi teraz? No jeżeli są obok domu, to są pasieki. Nie obok domu, pasieka z obsługą całego, czyli zbierania miodu, budynek gospodarczy, który ma służyć jakby rozwojowi rolnictwa, tak? Czyli to nie jest postawienie tylko, to nie jest tylko postawienie ula, ale pasieka, to mówi się o tym, że ten miód będzie tam gdzieś przerabiany, tego się nie da zrobić na sobie. Ale miałem tu takie sytuacje 2 lata temu, właśnie o tę sprawę, przywieźli właśnie tu w pierniki uli,
i było dwóch właśnie, tu mają, u nas mają pasieki założone, jeden był z lasu, drugi był z Koconia i była właśnie nagonka. Czyli teraz co? Te pasieki mają nielegalnie, bo tak z tego ma nielegalnie. Ale pasieka to nie jest pasieka. Ponad około 30 uli, to już jest pasieka. Dobrze, ale pasieka z całą obsługą tego, czyli mówimy tutaj z jedynkiem. Obsługę przywiozę w samochodzie, gdzie obsługa. A to tutaj nie ma zagrożenia, żeby przynajmniej z mojego punktu widzenia, żeby postawić sobie ulę, natomiast żeby postawić pasiekę z obsługą, czyli z budynkiem gospodarczym do tego, tak? Nie wiem, doprowadzenie wody, doprowadzenie do przeróbki. No do przeróbki, nie przeróbka. Taki wiesz, garaż dostępny. No do przeróbki. Słuchajcie, oni tutaj przyjechali, żeby patrzeć o tego biegu. Do mnie chodził i z Kosunia Trumczyk, no nie? A ja robili, bo na Kosuniu były, są dwie postawione dwie nie. Ale co, oni sobie poniosą koszty tego przekształcenia? No skąd? Jak nie poniosą kosztów, to dobra, wróci na temat, bo nikt nikogo nie wie dokładnie. Albo 20 tysięcy daje na kluba, daje na dzieci do na akademii i po temacie. Nie da się panie sobie tego tak zrobić, ponieważ... A panie, jak to wszystko się da. To jest winna sprawa, a nie sprawa przekształcających i to my musimy powiedzieć. To mówię, to powrócimy, bo nikt nie zgodził i to musi wszystko zrobić. I mają tu pasiek czy nie? Ale oni nie mogą płacić na rocznicę na gminę i na gminę i na gminę takie przekształcenia. Przedstawiam uchwałę i podejmiemy decyzję w głosowaniu. Jest to uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ślepiej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy Rada Gminy Ślepiej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Przystępujcie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ślemień zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr 37196/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku. Granica jednostki urbanistycznej S/52R określonego w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Inteligentną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny określający granice obszaru objętego zakresem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ślemień. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uruchomienie głosowania radnych. Proszę o oddanie swojego głosu w sprawie tej uchwały. Przeciw głosowało 6 radnych, 3 jest wstrzymujących. Nie wiem co to. Nie chcecie mnie mówić. Nie mam momentalnie. Uchwała nie została podjęta. Co ja wiem, do czego tego? Przechodzimy do 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ślemień na 2022 rok. Uchwała ta była omawiana na komisji budżetowej, która odbyła się przed sesją. Jeżeli nie ma więcej pytań co do tej uchwały, to przejdę do odczytania. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwała budżetowej gminy Ślemień na 2022 rok nr 38241/2021 Rady Gminy w Ślemieniu dnia 30 grudnia 2021 roku zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
o której mowa w paragrafie pierwszym uchwały budżetowej o kwotę 123 015 zł do wysokości 21 026 857 zł 61 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym punkt A. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 242 844 zł. Podpunkt B. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 365 859 zł. Paragraf drugi. W uchwale budżetowej gminy Śremień na 2022 rok nr 38 241 2021 Rady Gminy w Śremieniu z dnia 30 grudnia 2021 roku zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu, o którym mowa w paragrafie drugim uchwały budżetowej, o kwotę 42 371 zł do wysokości 24 587 808 zł 61 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 447 939 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 405 562 zł. Paragraf trzeci. Zwiększa się deficyt budżetu gminy Śremień na 2022 rok o kwotę 165 392 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 165 392 zł. W wyniku dokonanej zmiany planowany deficyt budżetu wynosi 3 560 951 zł, a jego źródłem pokrycia są przychody budżetu gminy 2022 rok w wysokości 3 560 951 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ogólnych ustawach w wysokości 2 927 512 zł 21 groszy. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 633 438 zł 79 groszy. Paragraf czwarty. Zwiększa się kwotę 165 392 zł przychodu budżetu gminy Śremień na 2022 rok. Z tego zmniejsza się o kwotę 247 718 zł przychodów budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach. Zwiększa się o kwotę 413 110 zł przychodów budżetu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonując jednocześnie zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej gminy Śremień na 2022 rok, jak załącznik nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 5. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy Śremień na 2022 rok zamyka się. Punkt 1. Po stronie dochodów kwotą 21 026 857 zł 61 groszy z tego. Dochody bieżące w wysokości 18 171 395 zł 61 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 2 855 462 zł. Punkt drugi. Po stronie wydatków kwotą 24 587 808 zł 61 groszy z tego. Wydatki bieżące w wysokości 18 255 549 zł 61 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 6 332 259 zł. Punkt trzeci. Po stronie przychodów kwotą 4 461 175 064 groszy z tego. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 287 820 złotych 29 groszy. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 50 793 56 groszy. Wolne środki, w których mowa w artykule 217 ustawy 2 punkt 6 ustawy z dnia
ustęp 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 122 561,79 zł. Punkt 4. Po stronie rozchodów kwotą 900 224,64 zł z następujących tytułów. Z tytułu spłaty zaciągniętego kredytu w wysokości 610 000 zł. Z tytułu spłaty zaciągniętej pożyczki w wysokości 290 224,64 zł. Paragraf 6. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 do uchwały nr 38241/2021 Rady Gminy w Śleminie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śleminie na 2022 rok pod nazwą plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikających z odrębnych ustaw, który otrzymuje nową treść o brzmieniu jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały nr 38241/2021 Rady Gminy w Śleminie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śleminie na 2022 rok pod nazwą wydatków majątkowych Gminy Śleminie na 2022 rok, który otrzymuje nową treść w brzmieniu jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Dokonuje się zmiany załącznika nr 9 do uchwały nr 38241/2021 Rady Gminy w Śleminie z dnia 30 grudnia 2021 roku o sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śleminie na 2022 rok na zostawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Śleminie w 2022 roku, który otrzymuje nową treść o brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 9. Wykonanie uchwały podjęło się Wójtowi Gminy Śleminie. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędowego Województwa Śląskiego. Proszę o uruchomienie głosowania, a radny proszę o oddanie swojego głosu w sprawie uchwały budżetowej. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to uchwała w sprawie wieloletnich prognoz finansowych Gminy Śleminie. Również była ta uchwała omawiana na Komisji Budżetowej. Jeżeli nie ma żadnych pytań, przejdę do odczytania uchwały. Jest to uchwała Rady Gminy Śleminie w sprawie zmiany wieloletnich prognoz finansowych Gminy Śleminie. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, jak i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Śleminie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 38240/2021 Rady Gminy Śleminie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śleminie wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Załącznik nr 1 uchwały pod nazwą Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Śleminie wraz z prognozą kwot dług i spłat zobowiązań na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Objaśnienia do zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śleminie stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śleminie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uruchomienie głosowania radnych. Proszę o oddanie głosu. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, więc uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt wolne wyciągnięcie. No może. Się Strażacy z lasu coś chcą powiedzieć? Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Wójcie, zebraliśmy 17 tysięcy przez sobotę i niedzielę na ręce naczelnika. Z Kłodzenia chciałbym bardzo serdecznie strażakom podziękować za pomoc przy tej zbiórce i władzom gminy za pozytywne załatwienie tej sprawy przy zakupie samochodu. Dziękuję. Tak, dla wiadomości tutaj Szanowna Rado, to się zdarzy. Do końca
Udało się zebrać do końca kwotę. Dzisiaj na sesji też bardzo dziękuję Radzie, że przegłosowała tam brakującą kwotę w wysokości 24 892 zł. Resztę dozbierało OWSP Las. Więc jakby udało się tą różnicę tych prawie 50 000 zł to jakoś tak wspólnie pogodzić i pozbierać. Chociaż nie ukrywam, że w budżecie gminy było to bardzo ciężko do pozyskania. Ale jest to zrobione do takiej szansy, mogliśmy zaprzepaścić. Dobrze, no jutro będziemy wiedzieć wszystko, jest umowa podpisana, albo za parę miesięcy ma podjechać pod OSP Las. Tak panowie? Ochotnicy? Dobrze. Dziękuję. Jeszcze w sprawie wolnych wniosków. A ja macie. To o tym widzicie tu. Tak, wolne wniosków. Kto chce zabrać głos? To przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to zakończenie obrad. Dziękuję. Kończę obrady sesji. Dziękuję wszystkim.